Witamy serdecznie na meczu ostatnim dzisiaj. Mecz Arabia-Meksyk. Polska na pewno wychodzi z pierwszego miejsca. Tutaj 9, a w rzeczywistości by miała 7 punktów. Arabia wygra, wychodzi z drugiego. Argentyna już ma tylko 3 punkty. Już Argentyna odpada. Argentyna nie wychodzi z grupy w takim obrocie zdarzeń. I Meksyk, jeśli wygrałby, to 4 punkty, wychodzi z drugiego miejsca. Zobaczymy. Ale czy... Nie, Meksyk by miał 6, za to Arabia 3. Czyli Meksyk przy wygranej wychodzi. A w rzeczywistości, no, obie te drużyny w sumie mogą wyjść. Składy. Niezmiennie, 21 Alowajs, 13 Al-Shahrani, 3 Madu, 4 Al-Amri, 12 Abdulhamid w pomocy, 23 Kano, 26 Sharahili, 10 Al-Dafsari, 7 Al-Fara i 19 Bahebri, a w ataku Al-Shehri. Skład Meksyku. 13 Ochoa, 23 Gallardo, 15 Moreno, 3 Montes, 19 Sanchez, 8 Rodriguez, 4 Alvarez, 16 Herrera. W ataku 22 Irving Lozano, 9 Jimenez i ten prawo skrzydło. Arabia Saudyjska, Meksyk. Mecz o wyjście z grupy dla Meksyku. Meksyk 3 punkty. Jeżeli Arabia wygra, to Argentyna ma 3 punkty w tym momencie, więc jeżeli Arabia wygra, to jak to będzie liczone? Arabia odpadnie, bo przegrała 4-0 z Argentyną, czyli i tak Arabia odpadnie, czyli wyjdzie Meksyk. Meksyk z 3 punktami. Teraz Rodriguez, Jose Jimenez, Lozano, Irving Lozano, przejęcie piłki przez Abdulhamida. Na skrzydle i będzie strzał dla Arabii. No zobaczmy, kto wychodzi w takiej sytuacji. Polska, Argentyna strzeliła tak, 0 bramek, straciła 4, później straciła 1, czyli 5 bramek straciła, 1 bramka, nie, Meksyk wychodzi w takiej sytuacji. A nie, bo Meksyk wygrał tylko z Argentyną, 3 Argentyna wygrała z Arabią, przegrała z Meksykiem, przegrała z Polską, czyli 3-3 Meksyk. Na pewno Arabia nie wychodzi. Jak ma Argentyna, jak Meksyk tutaj stracił, najpierw dwie strzelił jedną, później stracił z Argentyną, strzelił jedną, czyli 2-2. No liczę tutaj bilans. Tutaj stracił trzecią, czyli 3-2 jest minus 1. Skomplikowana ta grupa C. W sensie łatwiej było już teraz strzał kolejny obliczyć inne grupy, ale no to się dzieje, że Polska ma największe szanse na wyjście z grupy od 36 lat. To jest ciekawe. I nie tylko w FIFA. Jeżeli już nie tylko w FIFA, to znaczy, że już coś, jakiś cud się stał. No, ciekawe, czy to przewidzi. Na Euro Polska doszła w symulacji do półfinału. Na Euro. A sami wiecie, jak skończyliśmy grupę. Sanchez. Vega. Będzie teraz szansa. Vega, 1-1. Czyli co? Meksyk 4, Arabia 1. Czy Meksyk wyjdzie z grupy? Tak, bo Argentyna wygra tylko jeden mecz. Polska i Meksyk wychodzą, no gdyby tak było, gdyby tak się jutro stało, to ja chyba będę świętował, bo jeżeli Argentyna wyleci, a Polska wyjdzie z grupy, no fajnie by było, ale jak będzie, to zobaczymy. Ale wtedy nie mógł być remis, bo wtedy będzie 2 punkty dla Meksyku, to wtedy Arabia wychodzi chyba, no. Al-Shehri, czy to będzie odpowiedź Arabii? Al-Shehri. Jeszcze Arabia. Al-Faraj. Al-Shahrani, czy będzie wygrana Arabii? No nie chciałbym.
Broni Ochoa. No i tak Szczęs jest najlepszym bagażem turnieju. W to wierzę, że tak będzie. Było w składzie. Raz, dwa, trzy i koniec. Remis, czyli Polska wychodzi z Meksykiem. I do usłyszenia.